dobry Państwu, Izabela Łanika. Proszę Was usiąść, żeby nie być gorszą od pozostałych, którzy też siedzieli. Jestem wrocławianką, poetką, krytyczką, promotorką kultury na terenie Dolnego Śląska, właśnie we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Lubaniu, ale także w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Tychach. Na swoim koncie mam na razie 3 tomiki. Pierwszy z Eksakwii Duszy w 2011, gdzie poruszam taką atrakcyjność duszy, ale również i ciała. Takie porównanie są erotyki i wiersze refleksyjne. Potem Kamelony w 2012, jest to tomik opowiadający historię mistrza uczennicy, którym przydarzyło się uczucie. Stąd Kamelony jako nazwa na takie emocje rządzące naszym życiem. Trzeci tomik wydany w tym roku, w maju, Sztuka jedzenia jabłek, czyli taka jakby sztuka, nie wiem, odgadywania poezji, w zależności od tego, czy jest to poezja kobieca, a poezja pisana przez mężczyznę, mam taką manierę też pisarską, czy są to erotyki, wiersze smutne, czy na przykład wiersze o matce. Jestem znana z erotyków motoryzacyjnych z racji tego, że pracowałam w salonie samochodowym i tak mi to, że tak powiem, dotknęło. Trochę udzielam się aktorsko i statystycznie. Bywam na różnych imprezach na terenie Polski. Interesuję się też grafiką, pozowaniem, fotografią. Może zacznę od erotyków motoryzacyjnych, bo pewnie to się Państwo ciekawi, jak można pisać poetycko o samochodach.